Ta igielitowa rurka za chwilę wypełni się zapachem, bo płyny myjące Clearaudio mają specyficzną, szlachetną woń. Pojawi się w niej także ciśnienie, wytwarzane przez system hydraulicznego dozowania płynu i jego odsysania. We wnętrzu tej z zaiste jubilerską precyzją wykonanej obudowy z aluminium, gdzie każdy napis jest laserowo grawerowany, znajduje się pompa o mocy chyba lokomotywy. To wlew płynu myjącego. Korek z gumowym zimmeringiem utrzymuje szczelność systemu dzięki wsparciu silnego magnesu. Nad myjką góruje docisk, chroniący label płyty przed płynem, ale przede wszystkim mocujący nasz winylowy krążek na osi urządzenia. Wystarczy ledwie ćwierć obrotu, by zwolnić magnetowy zamek docisku. Tylna ścianka to przede wszystkim gniazdo zasilające i wyjście zbiornika zużytego płynu myjącego. Ta rurka musi być zamknięta korkiem, co gwarantuje szczelność systemu hydraulicznego. Korek wyjmujemy tylko wtedy, gdy chcemy opróżnić zbiornik zużytego płynu. Włączamy ssawę i po kilku sekundach zbiornik jest oczyszczony. Co jakiś czas warto do zbiornika na płyn wlać porcję wody destylowanej i przeczyścić cały system hydrauliczny w taki właśnie sposób. Przed przystąpieniem do mycia płyty słowo o szczotkach z włókna węglowego, zdejmujących ładunek elektrostatyczny z oczyszczonej płyty. Umieszczone są one na szczękach, a nasunięcie ich na umytą już płytę wykonujemy ręcznie. To jedyna półautomatyczna funkcja całego urządzenia. Miejsce do ułożenia płyty blokują jeszcze szczęki myjące. Domykane są systemem magnetycznym. Wystarczy więc lekko unieść górną szczękę i odsunąć ją w lewą stronę o 90 stopni. W połowie dystansu zauważymy, że dolna szczęka opuszcza się w dół. Tak przygotowane urządzenie zapewnia całkowite bezpieczeństwo naszej płycie. Tę musimy teraz nałożyć na oś obrotową pralki. W odsłoniętych szczękach myjących uwagę zwracają styki systemu sterującego automatycznym lub ręcznym myciem płyty. W dolnej styki stałe, w górnej ruchome, co ma kapitalne znaczenie dla utrzymania stałego nacisku szczęk na obejmowaną nimi płytę, niezależnie od jej grubości. W obu szczękach, również na magnetycznych zamkach, umieszczone są szyny oklejone mikrofibrą. Jest to włókno syntetyczne o niezwykle niskiej gęstości liniowej, poniżej 1 deniera, a więc 100 razy cieńsze od ludzkiego włosa. Kiedy włókno jest suche, przyciąga kurz elektrostatycznie. Po zmoczeniu rozbija jego cząstki, zasysając je. Mikrofibra to najbardziej skuteczny materiał do zdejmowania wszelkiego typu zanieczyszczeń, w tym ładunków elektrostatycznych. W tym urządzeniu, uwaga, oto jego największa tajemnica, mikrowłókna wspomagane są systemem ultradźwiękowym, wprawiającym je w wibracje o niespotykanej wprost częstotliwości. Pozwalają one owym włóknom na penetrację rowków płyty z nienotowaną w innych myjkach skutecznością. Ponadto wibracje, oddziałując na samą płytę, skutecznie odrywają, ba wyrywają najbardziej nawet utrwalone i przytwierdzone do ścianek rowka zanieczyszczenia. Skuteczność takiego mycia nie da się porównać nawet z 1000 ręcznych ablucji wykonanych na powierzchni płyty. Ile owych 1000 kąpieli zabrałoby nam czasu? W pralce Sonic ledwie sekundy. Szyny z mikrofibrą łatwo jest wyjąć, by je osuszyć i wyczyścić. Wymiana oklein nie nastręcza żadnych trudności. Oczyścić możemy również kanaliki, w których wibrują okleiny, a także mikrootworki rurek dostarczających płyn do mycia i tych, które odciągają płyn zużyty, zabrudzony. Pralka Sonic, myjąc, chroni także każdą płytę. Nie da się jej uruchomić, jeśli w zbiorniku nie będzie płynu. Jego poziom wskażą nam LEDy umieszczone obok wlewu zbiornika na płyn myjący. Zbiornik jest na tyle szczelny, że możemy napełnić go w całości, bez obawy, że płyn będzie nadmiernie odparowywał. Oczywiście można w urządzeniu stosować środki myjące różnych producentów. Ważne, by nie zawierały komponentów spieniających płyn oraz takich, które mogłyby osadzać się na ściankach zbiornika.
nigdy nie wprowadzamy do systemu płynu raz już użytego. Zatem włączamy pralkę do sieci. Od razu zacznie mrugać jedna lampka na skali wypełnienia zbiornika. W miarę dolewania dołączą do niej kolejne wody. Aby posłużyć się programami automatycznego mycia płyt, zbiornik musi być wypełniony płynem przynajmniej do połowy jego pojemności. Wszystko z myślą o ochronie winylowego krążka przed mechanicznym naruszeniem jego powierzchni przez suche okleiny szczęk czyszczących. Zapalają się kolejne diody. Za chwilę cała zawartość butelki znajdzie się w zbiorniku. Pralka będzie gotowa do użycia w każdym z dostępnych programów czyszczenia płyt. O wyborze programu decydują Państwo, oceniając stan zabrudzenia płyty. Tę, która przeleżała w foliowym worku 30-40 lat, trzeba umyć nawet dwu, a nawet trzykrotnie. Nową, tłoczoną obecnie, najekonomiczniej w trybie programu automatycznego, trwającego zaledwie kilkadziesiąt sekund, zoptymalizowanego pod względem zużycia płynu. Zaprezentujemy program mycia ręcznego. Oto płyta od dziesięcioleci nieużywana. Nakładamy na label docisk, który lekko i zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara domykamy. Label płyty jest tu wyjątkowo szczelnie osłonięty. Na docisku niebieska kropka to pomoc w liczeniu obrotów płyty pozostającej w uścisku szczęk myjących. W tej pralce obroty winno się ograniczać do 2-3. Lepiej płytę umyć ponownie, niż poddawać ją długotrwałemu procesowi czyszczenia w płynie już zabrudzonym. Magnesy dociągną obie szczęki, a okładziny myjące z obu stron uchwycą płytę. Na panelu sterowania wszystkie dostępne funkcje. Pierwszy przycisk to programy automatyczne. Ich działanie może być w każdej chwili przerwane wyborem jednej z funkcji szczegółowych. My zdecydowaliśmy o myciu w trybie sterowania ręcznego, zatem startujemy. Płyta zaczyna się obracać. Natychmiast uruchamiamy pompę podającą płyn myjący. Wystarczy wciśnięcie przycisku Liquid na 1/3, na pół obrotu płyty, by system dostarczył wymaganą ilość płynu myjącego. Spod szczęk na powierzchnię górną i dolną naniesiony zostaje płyn czyszczący. Zaczyna zbierać kurz, rozpuszcza tłuszcze i osady, dezintegruje cząstki rozkładających się woreczków foliowych, tych ochronnych. Wszelkie zanieczyszczenia, gdyby odciągnąć płyn, tworzą gęstą zawiesinę, takie błotko. Zwolennicy odtwarzania na mokro znają je doskonale, czyszcząc grot igły oklejonej ową materią. Szybko zauważą Państwo, że płyn na powierzchni każdej płyty układać się będzie, jeśli tak można powiedzieć, w sposób odmienny. Na jednej wypełni rowkową przestrzeń niczym tafla lodu jezioro. Na innej ciągle zbierać się będzie w układy typowe dla rozlewiska wielkich rzek, mnóstwo cieków, kanałów, nurtów. To pokazuje z jednej strony, z jakim rodzajem winylu mamy do czynienia, jego stopień gładkości lub jak dalece powierzchnia płyty jest zatłuszczona. Warto na tym etapie kilkukrotnie zmieniać kierunek obrotu płyty albo zmniejszyć szybkość obrotu, korzystając z pokrętła na panelu sterowniczym. W lewo – wolniej, w prawo – szybciej. Przy praniu mocno zatłuszczonej płyty możemy wręcz wywołać fazę jakby wstępnego, wolnego mycia. Enzymy będą dłużej aktywne, a włoski oklein mikrowłókien będą wolno, niczym pług, przedzierać się przez rowki płyty. Powtórzę, nie ma sensu przeciąganie procesu mycia w nieskończoność. Lepiej go powtórzyć. Pora na ostatni etap kąpieli. Włączamy pompę ssącą. Potężna turbina wytwarza silny ciąg i wystarczy wręcz jeden obrót płyty, by zdjąć z niej cały płyn. Powierzchnia płyty za szczękami myjącymi jest osuszona w ułamku sekundy, błyszcząca, słowem jak nowa. Ponownie wciskamy guzik pompy odsysającej, wyłączając ją. Turbina wolno się zatrzymuje, a my możemy wcisnąć przycisk power, by zatrzymać obroty płyty. Mycie automatyczne przebiega w identycznym trybie, tyle że producent, bazując na swoim doświadczeniu, tak zaprogramował poszczególne etapy, by uzyskać najlepszy efekt mycia.
Państwo rozsądzić jedynie muszą, który tryb prania automatycznego dla danej płyty wybiorą. Wciskamy przycisk raz. Uruchomiony zostanie proces standardowego mycia automatycznego. Dwa szybkie wciśnięcia. Uruchamiamy program mycia dogłębnego, intensywnego, do płyt szczególnie zabrudzonych. I ponownie wciskamy przycisk auto, ale przytrzymujemy go 3 sekundy. Tak, uruchamiamy program Eco. Pełni automatyczny, oszczędny, ale zarazem dokładny i trwający najdłużej. W każdym przypadku wciśnięcie przycisku Power kasuje program automatycznej kąpieli. Mogą go Państwo wznowić lub przejść do trybu manualnego. Swoją drogą, miło patrzeć, jak rozumna maszyna rusza, dozuje płyn, zmienia obroty, zwalnia, przyspiesza, uruchamia turbinę ssącą, mruga niebieskimi LEDami. Płyta niczym baletnica wiruje, kręci się, coraz to zmieniając wygląd, bo w jednej chwili okrywa ją tafla płynu, by po sekundzie czarować antracytową barwą oczyszczonej masy winylowej. Ostatnim etapem będzie odciągnięcie z płyty ładunków elektrostatycznych. Uwaga! Unosimy górną szczękę czyszczącą i przesuwamy ją maksymalnie w lewo. Na płytę nasuwamy obejmę ze szczotkami z włókien węglowych. Wówczas silnik zaczyna obracać płytę, pozwalając szczotkom zebrać cały, jakże niepotrzebny nam potencjał elektrostatyczny. Ten proces wykonujemy tylko na płycie osuszonej, ale nie pozwalamy, by trwał dłużej niż 2 obroty. I koniec. Postscriptum. Pralka służy do prania, ale przede wszystkim do płukania. Płyta raz umyta w silnym środku piorącym jest już wolna na długie lata od złogów i pokładów tłuszczu. Będą się gromadzić lub nie? Nie, jeśli właśnie dzięki tej pralce często będą Państwo swoje płyty płukali w dobrze destylowanej zwykłej wodzie. A po wypłukaniu kurzu zdejmą Państwo z osuszonej już płyty ładunki elektrostatyczne. Oto praktyczna i podstawowa funkcja tego urządzenia. W pokoju nastaje cisza. Wszędzie rozchodzi się miła woń płynu myjącego, a w nas rośnie radość na myśl, że za chwilę z głośników popłynie jedyna w swoim rodzaju, wolna od trzasków i elektrostatycznych wyładowań, muzyka. Pralka służy do przywracania czystości płytom. Sama także powinna, niczym laboratorium, być wolna od wpływów zewnętrznych, od kurzu, papierosowego dymu. Stąd trzeba ją osłaniać. Najlepiej, równie jak ona sama, dystyngowanie skrojoną pokrywą z akrylu. To urządzenie przywróci płycie jej stan natywny, chciałoby się powiedzieć pierwotny. Wrócą wszystkie warunki, by muzyka zabrzmiała tak, jak ją na płycie utrwalono. By czarowała naturalną barwą i brzmieniem. Niczym ten ogród, pełen zieleni, kwiecia i pulsującego ptasim wrzaskiem otoczenia.